Cześć, czołem, kluski z rosołem, witam Cię serdecznie w nowym tygodniu, nowy tydzień, więcej AI w naszym kodzie. A zaczynamy od pierwszych kilku dni, w których będziemy sobie konfigurowali i wykorzystywali od A do Z. Zrobimy to razem, zachęcam Cię, żeby robić to ze mną właśnie, sztuczną inteligencję, która będzie nam robiła sama code review. I zanim sobie do tego przejdziemy i sobie to wszystko przejdziemy razem... To yy, chciałbym, żebyśmy się zastanowili chwilę, po co nam coś takiego. No Code review to jest generalnie najlepszy sposób, żebyśmy wiedzieli, że nasz kod jest dobrze zrobiony. I Code review może przyjąć różne formy. Na przykład, ci zabili, na yy, mega catch tam będą, no to wiedzą, że tak to wygląda, że tam właśnie ja robię co jakiś czas, raz w sumie przez cały kurs takie code review, no bo z tego generalnie bardzo dużo, żebym przeglądał cały kod, zobaczył czy jest dobrze zrobiony. I tak dalej, i tak dalej Można oczywiście w pracy też mieć osoby, które nam to robią I jeżeli macie ten, ten przywilej, że zawsze ktoś wam robi w pracy Code review to super Nie każdy tak ma, niestety No ale generalnie, jeżeli też ktoś nie ma na przykład pracy No to ciężko jest uzyskać takie codzienne Właściwie co można powiedzieć Czy co zrobioną funkcjonalność Właśnie feedback a propos naszego kodu, co można by w nim poprawić, co zrobić w nim lepiej Moi drodzy, jeżeli jesteście juniorami lub do takich aspirujecie Pamiętajcie, to jest dla Was przeznaczony głównie segment, ale nie tylko Myślę, że każdy do takiego mida, nawet wyżej, powinien z tego skorzystać Co będziemy sobie właśnie dzisiaj i w najbliższe dni prawdopodobnie omawiać Dlatego, że to podniesie znacząco jakość Waszego kodu Tym bardziej, jeżeli nie pracuje się w dużym zespole doświadczonych ludzi To ciężko jest sprawić, żeby ten nasz kod był coraz lepszy no, bo ciężko dostać jakiś tam feedback i na przykład nie wiedzieć, że jakąś konstrukcję źle używamy, czy że ona niekoniecznie tak wygląda, jak powinna wyglądać. I oczywiście, korzystając z technik, o których już mówiliśmy od pierwszego tygodnia w zasadzie, możemy pytać AI, żeby nam podpowiadało, co jest prawidłowe, co nie jest prawidłowe, jak powinniśmy działać. Natomiast to jest trochę męczące. Ja Wam pokażę ci sposób w pełni automatyczny. W którym za każdym razem, kiedy skończycie jakąś funkcjonalność w GitHubie, dostaniecie bardzo szybko feedback od sztucznej inteligencji, bardzo konkretnie, tak jakby to człowiek wam robił komentarze i od tego sobie, moi drodzy, zaczniemy. Więc, jak to mówią, first things first. Na początek powiedzmy sobie, z czego będziemy korzystali. Będziemy korzystali z czegoś takiego, co się nazywa AI Code Reviewer. Jak sama nazwa wskazuje, czyli właśnie osoba, która nam robi tą CR, jak to się często mówi, code review, ale sztuczna inteligencja i to się nazywa możecie sobie to znać pod nazwą AI code review action. Action. Co to są action? Dla tych, którzy nie wiedzą, w GitHubie, w GitLabie, w Bitbucketcie wszędzie istnieje coś takiego, co oznacza, że coś jest automatycznie podejmowana jakaś akcja, kiedy coś się dzieje w na naszym repozytorium. Ta konkretna wtyczka, ta konkretna akcja, jak sobie ją wykorzystamy, ona w momencie kiedy otworzymy pull requesta o tym będziemy sobie jeszcze do tego wracali. Jeżeli jakoś to nie jest może jakieś przypomnienie, to jest dla niektórych, albo ktoś jeszcze o tym nie wie, jak taki pull request oczywiście robić, to w momencie, kiedy sobie to zrobimy, czyli mówiąc krótko, kończymy jakąś właśnie funkcjonalność, ta sztuczna inteligencja nam wchodzi i nam przegląda cały kod. Tak działa ten konkretny action. Tutaj możecie sobie zobaczyć dokumentację. Dokumentacja oczywiście jest przydatna, będziemy się częściowo nią dzisiaj wspierali, natomiast. Pokażę Wam rzeczy, których nie ma w tej dokumentacji, a które mogą sprawić, że to, co dostaniecie, będzie dużo lepsze, więc mam nadzieję, że Wam się to przyda. Dawajcie kolejne znać w komentarzach. No, jak to robimy? Po pierwsze, trzeba sobie zrobić fork repozytorium. Wchodzimy sobie na taki adres, tutaj właśnie, freedom.com, oczywiście fre.e, to przez 3e.com myślnik Code Reviewer. Mamy to, i teraz w momencie, żeby z tego skorzystać. Nie można zrobić tak, jak tam gdzieś tam domyślnie jest napisane, ale trzeba sobie zrobić właśnie forka. Czyli klikacie sobie tutaj fork, wybieracie sobie siebie, ja już akurat mam jak widzicie, yy, i przyjdziecie sobie nazwę repozytorium Tworzycie sobie tego forka, on to zajmie pewnie mniej niż minutę. I teraz bardzo ważna rzecz, moi drodzy, proszę o skupienie chwilowo. Zobaczcie, zapamiętajcie adres, pod jakim to u Was jest fork. Na przykład u mnie to było tak github.com slash ami777 to jest moja nazwa użytkownika slash ai myślnik code reviewer i teraz znowu kolejna ważna rzecz zapamiętajcie sobie tą część podkreśloną możecie sobie ją gdzieś zapisać zanotować to się robi tylko raz spokojnie I trzeba zwrócić na to szczególną uwagę bo często tutaj się pojawiają błędy dlaczego dlatego że w dokumentacji jest źle napisane tak to często bywa jest nieaktualna trochę ale jest spokojnie wam wszystko powiem więc jak będziecie pamiętali całą tą część to sobie poradzicie nie będzie żadnych problemów okej okay. druga rzecz to jest pobieranie swojego klucza. Wchodzicie sobie na platform openai.com. Api keys i tam możecie sobie sprawdzić, właśnie, czy stworzyć, właściwie powinniście stworzyć nowy klucz, tylko i wyłącznie do tego, z czym będziecie działać. Ja Wam pokażę, że też taki klucz mam. Zresztą za chwilkę go zobaczycie, więc proszę go ode mnie nie kraść. Ale mam tutaj dodane, tak? Mistrz AI Action Demo. Eee, no i mamy. Mamy taki właśnie. Warto sobie napisać, że to jest akcja, żebyście mogli potem rozpoznać taki klucz, usunąć go i tak dalej. I tak dalej. No i w momencie jak już taki klucz macie pobrany jego też sobie notujecie, to też jest potrzebne tylko raz Będziemy sobie to za chwilkę konfigurowali A właściwie raz na repozytorium akurat Ale zawsze pobieranie tego klucza Występuje tylko raz, nie musicie tworzyć Dla każdego swojego projektu osobno klucza Właśnie do tych akcji, wystarczy jeden wspólny To będzie jak najbardziej ok No i teraz Trzeba sobie trochę skonfigurować nasze repozytorium Ja przygotowałem takie repozytorium, które jest bardzo puste Ja tutaj rzuciłem tylko jednego komita jak widzicie 6 minut temu Przed nagraniem tego to jest jakaś tam demówka, z którą pokazywałem gdzieś tam na YouTubie I tu musimy sobie kilka rzeczy ustawić Co musimy sobie ustawić? Tak zwane sekrety Wchodzimy sobie do, zatem do settings, tutaj do tej zakładki I tutaj sobie schodzimy do, pod security, secrets and variables I wchodzimy sobie do actions I teraz tutaj musimy sobie wkleić kilka rzeczy Przede wszystkim musimy sobie wkleić właśnie nasz sekret i tutaj tak naprawdę potrzebne są dwa sekrety. Jednym z nich, gdzieś tam to pewnie widać w tej dokumentacji, jest coś, co już tutaj jest, tylko tego nie widać, on jest ukryty. A drugi, który musimy sobie zrobić, to jest OpenAI API key. I to musi być tak napisane. Więc ja sobie daję tutaj New Repository Secret, OpenAI API key. No i pobieram sobie ten klucz, bo faktycznie nie mam, ten mogę sobie usunąć na razie i daję sobie nowy klucz. I możemy sobie napisać tak samo. Action. A możemy sobie zrobić AICR Action Demo. Ok, tworzę sobie nowy klucz, proszę go nie kraść Nie będę płacił. Eee, dobra, i jak mamy sobie to zrobione, dodajemy sobie ten secret a secret. Dobra. I mamy. Jeżeli macie taki stan, to powinno być już wszystko przygotowane do działania jak widzicie mój repozytorium jest tutaj prywatne to nie ma znaczenia czy jest prywatne czy publiczne i tak to będzie działać spokojnie te sekrety są tutaj po to żeby właśnie były bezpieczne więc to dobrze przygotowane nawet jeżeli gdzieś tam publiczne się stało wasze repozytorium czy wyciekło no to raczej te wasze sekrety nie powinny wyciec dobra zobaczmy co robimy dalej no i teraz tak bardzo ważny prototyp, który Wam chciałem pokazać. Nie ma tej informacji na oficjalnym tej opisie instrukcji, natomiast chciałbym wam ją pokazać, ponieważ da wam ona bardzo dużo. Wejdźcie sobie na taki adres tutaj platform Accounts Limits. który można sobie oczywiście to wejść po prostu na e, wchodząc na swoje konto, wchodząc na Settings i Limits. I tutaj macie wszystkie dostępne dla Was modele językowe, z którymi będziemy korzystali sobie. Złuchajcie, so, to już tak się mocno programistycznie zrobiło. I ważną rzecz, którą wam chciałem powiedzieć. Dlaczego o tym mówisz, że tego tam nie ma napisanego? Ponieważ macie trzy możliwości, tylko ta środkowa jest pokazana w dokumentacji. Natomiast jeżeli nie macie dostępu do GPT-4, a może tak być, jeżeli nie jesteście jeszcze płacącym klientem, nic jeszcze OpenAI nie zapłaciliście, to możecie nie widzieć na liście GPT-4, albo może być informacja, że jest niedostępne. Wtedy możecie skorzystać z GPT-3,5 Turbo. One jest dostępny dla wszystkich. To jest pierwszy mój prototyp. Tak jak powiedziałem, GPT-4 domyślny, macie w instrukcji Więc jeżeli chcecie go wykorzystać, to macie do niego dostęp Ale jest dużo lepsza opcja aktualnie, od kilku tygodni dopiero Ale cóż, wszystko się szybko zmienia, ja jak wiemy To jest albo GPT-4 1.1.0.6 Preview Albo GPT-4 Turbo, w zależności od tego, kiedy oglądacie ten film Jeżeli macie do tego dostęp, to bardzo Wam to polecam Dlatego, że on jest najlepszy z nich wszystkich, a w dodatku jest tańszy niż GPT-4 Czyli dwie pieczenia na jednym ogniu Ja w związku z tym będę korzystał właśnie z tej wersji GPT-4.1.1.0.6 preview, ja sobie to skopiuję Żebym to miał, bo to przydam się potem do konfiguracji Podobnie zresztą, tak jak Wam powiedziałem Jak tutaj yy, nazwa tego naszego repository'u, który sobie sklonowaliśmy, sforkowaliśmy To jest to moje sforkowane właśnie, te dwie rzeczy mi się przydadzą za chwilkę Dobra, jak już je mam, to teraz robimy sobie przygotowanie Akcji na repozytorium. I teraz tak polega to na tym, żeby dodać odpowiedni plik. Oczywiście nie musicie tego całego pliku pamiętać. Jak sobie wejdziecie na instrukcję z tego naszego właśnie AI Code Review Action, to tutaj to jest tej, tej instrukcji. Ona nie jest dokładna, ale wystarczająca. Za chwilkę Wam wszystko wytłumaczę, żebyście wiedzieli, co się tutaj dzieje, co jest 5. Jak to podobno mówi młodzież, albo już nie I na czym to polega? Do naszego repozytorium dodajemy właśnie taki plik On się musi tak nazywać github/workflows/main.yml. Jeżeli już jakiś tam macie To po prostu musicie sobie go uzupełnić Jeżeli nie macie żadnych akcji, tak jak ja nie miałem Zazwyczaj tak jest No to możecie sobie po prostu go stworzyć od nowa I wkleić wszystko, co tutaj mamy I tutaj mamy dosyć dużo ciekawych informacji Dlatego, że możemy zobaczyć, że w momencie Kiedy zostanie właśnie otwarty albo zsynchronizowany pull request, o których sobie jeszcze powiemy to on będzie sobie tutaj uruchamiał wszystkie te nasze rzeczy. I teraz dwie bardzo ważne rzeczy, moi drodzy, jakie musicie zrobić. Po pierwsze, to tutaj musicie podać ten swój adres, ten kawałek, który jest podkreślony. Bardzo proszę zwróćcie na to uwagę, dlatego że domyślnie on u Was nie będzie tak wyglądał. W dokumentacji tak jest, dlatego ja sobie tak zmieniłem, ale u Was on będzie bez myślnika. Zwróćcie na to uwagę i potem nie pisać, że nie działa jak myślnika, nie zrobiliście. Myślnik u Was prawdopodobnie. Czy, czy jak zrobiliście? Tutaj prawdopodobnie, mimo tego, że w dokumentacji jest myślnik, u was go powinno nie być. U mnie akurat on jest, bo sobie tak ustawiłem nazwę. Ale u was może nie być. To jeszcze raz powiem. I druga rzecz, którą warto sobie zrobić, to jest to, żeby ustawić sobie właśnie model. Ja sobie tutaj model zmieniam właśnie na ten GPT-4 Turbo, który jest aktualnie pod taką nazwą. To jest właśnie no, nazwa po prostu GPT-4 Turbo. Można sobie też ustawić, jakie pliki nie będą sprawdzane. Możecie sobie je ustawić. Ja akurat zostawiłem tak, jak jest, czyli żeby JSONów i Plików dokumentacji bo Markdown nie sprawdzał. I to jest w sumie wszystko. I teraz co dalej? W związku z tym, w związku z tym, Hopsa, 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 mamy to już uzupełnione. Wysyłamy oczywiście na repo, tak? czyli robimy komita, pusha. Zobaczmy, czy to zadziała. Ad AICL bot. Albo action. I teraz chcę wam coś pokazać ciekawego. To oczywiście można zrobić linię komentarz. Ja tutaj jestem wygodny, wysyłamy sobie to. I co się okaże? W moim przypadku błąd. I też chciałem Wam zwrócić na to uwagę, że u Was się coś takiego może pojawić. Tutaj nie widać go w całości, ale mam go teraz na prezentacji. A mianowicie możecie zobaczyć coś takiego: Refusing to allow personal access token to create or update workflow. Jeżeli Wam się taka informacja pokaże, a może tak się zdarzyć, właśnie. To możecie zrobić to po prostu inaczej. Jest dużo na to sposobów ogólnie, można sobie wygenerować swój token, ale nie chciałem wam pokazywać takich długich sposobów. Chciałem wam pokazać sposoby proste. A sposób prosty polega na tym, żeby sobie wejść na swoje repozorium, dać sobie add file, create new file. I tutaj możecie sobie to jak najbardziej wtedy zrobić. Hopsa. Dodajemy sobie plik o takiej samej nazwie, o takiej samej zawartości, sobie go skopiuję ode mnie po prostu z ID. Ok. I to jest wystarczające, słuchajcie. Też sobie tutaj napiszę taką samą nazwę, czyli ai CR action, commit. Dobra, no i już mamy to dodane. Żeby sobie to sprawdzić, oczywiście, moi drodzy, pamiętajcie, żeby sobie zrobić git pula tutaj. Ja sobie zrobię, u mnie to się akurat nazywa po prostu, żeby sobie zrebase'ować też można zrobić Rebase. Jak najbardziej. Chcę mieć pewność po prostu, że wszystko jest aktualne w moich repozytoriach. I lokalnie i. I da, tak da, dalej. Ja tu może pokażę, wyskoczy mi komunikat. All, all files are up to date, czyli już jest wszystko OK. I w tym momencie, moi drodzy, mamy dodanego tego naszego sprytnego bocika. Potwierdźmy sobie, że wszystko działa. Jak to zrobić? Wchodzimy sobie do zakładki Actions na repo. Powinna nam się taka zakładka tutaj pojawić jak Actions u góry. I jeżeli sobie tutaj wejdziemy, to powinniście tutaj po lewej stronie widzieć AI Code Reviewer. To będzie pewnie informacja, że jeszcze się nie uruchomiło, bo nie miało takiej okazji, ale zdecydowanie to oznacza, że. Brawo, skonfigurowaliście poprawnie, czyli że teraz może tylko kilka rzeczy później nie tak, ponieważ jeszcze trochę jest rzeczy, które mogą nie działać, ale jak doszliście do tego momentu, to już jesteście gotowi, moi drodzy, żeby korzystać właśnie z AI-owego Code Review. I na tym skupimy się jutro. Pokażę Wam, jak to działa, w jaki sposób pracować nad swoim repozytorium, żeby dostawać te CR-ki, a potem pokażę Wam jeszcze więcej ciekawych rzeczy. Także do usłyszenia jutro. Myślę, że warto czekać. Trzymajcie się. Hej, hej. Dzięki za obejrzenie filmu, który pochodzi z modułu trzeciego kursu Mistrz AI, na którym poruszamy ten i wiele innych ciekawych tematów związanych właśnie ze sztuczną inteligencją dla programistów i programistek głównie. Dlatego, że interesuje Cię taka tematyka, zobacz koniecznie w opisie. Tam mamy specjalny kod i właśnie rusza drugi turnus kursu Mistrz AI. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie. Do usłyszenia. Pa!